Ja się nazywam Maria Franecka i jestem współkuratorką tego seminarium. I z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować Marcie Szymańskiej, Natalii Słaboń i Adze Pinderze, których wkład merytoryczny właśnie w kształt tego seminarium jest nie do przecenienia. Pragnę przedstawić kluczowe nurty i tendencje, koncentrując się przede wszystkim na fotografii. I na początku jednak nakreślę czynniki wewnątrz muzeum, które doprowadziły do tego, że właśnie taka wspaniała kolekcja się u nas znalazła i że muzeum może się nią poszczycić. Będę uwzględniać szczególnie rolę Urszuli Czartoryskiej, ale oczywiście nie mogę pominąć jej współpracowników, którzy współtworzyli dział fotografii. I kolekcje byli to pan Grzegorz Musiał, pan Lech Lechowicz, pan Krzysztof Jurecki, pani Jolanta Ciesielska i pani Agnieszka Skalska. Dział fotografii i technik wizualnych powstał w 1977 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi. Fotografia była kolekcjonowana w muzeum oczywiście wcześniej, ale właśnie z tą datą możemy wiązać rozpoczęcie systematycznych i strategicznych działań, których celem było powstanie zbioru ilustrującego całe spektrum zjawisk dotyczących zarówno historii fotografii, jak i ważnych, ważnych współcześnie dla, dla czasów Czartoryskiej i jej współpracowników. Tak jak wspominałam, osobą, która wywarła kluczowy wpływ była Urszula Czartoryska. Jej mąż w 1966 roku, Ryszard Stanisławski, objął stanowisko dyrektora i rok później Urszula Czartoryska wraz z mężem przeprowadziła się do Łodzi. W 65, jak państwo wiecie, wydała swoją słynną opiniotwórczą książkę, Przygody plastyczne fotografii. I przez cały czas współpracowała też znacznie znaczy nie przez cały czas, ale przez dużą część swojego życia współpracowała z opiniotwórczym magazynem Fotografia i pisała też krytyki do licznych czasopism branżowych. Przeglądając korespondencję działu fotografii i technik wizualnych, miałam wrażenie, że Urszula Czartoryska, mając możliwość powołania tego działu w 1977 roku, miała dokładnie przemyślane, co powinno się w nim znaleźć, jaki, jacy artyści i artystki, jakie tendencje e, powinny być w nim reprezentowane. I lata 77-78 to jest taki okres bardzo intensywnej korespondencji, gdzie Urszula Czartoryska pisała do różnych rozmaitych artystów e, i artystek, czy spadkobierców, z prośbą o możliwość nabycia poszczególnych prac. Teraz chciałabym omówić pokrótce charakter zbioru. I na zbiór fotografii bardzo duży wpływ wywarła y, sama specyfika muzeum, czyli... Mm, ukształtowana przez dar grupy AR, awangardowej grupy, ale oczywiście też na obecność awangardowych artystów kolekcji wpłynęła świadomość czartoryskiej, też pisała o tym w swoich w różnych tekstach, jak ważne były przemiany, które zaszły w fotografii właśnie na początku XX wieku, jak E, właśnie takie jak emancypacja fotografii jako dziedziny, czy eksperymenty eksplorujące i wykorzystujące możliwości samego medium. W kolekcji znalazły się, tak jak Państwo widzicie, między innymi e, reportaże Janusza Marii Brzeskiego, e, miasto i port którego, Gdynia Miasto i Port, którego e, wczoraj nie było, kadry z filmu Beton e, autorstwa Janusza Marii Brzeskiego i Kazimierza Podsadeckiego. Czy fotogramowe e, eksperymenty właśnie tego samego artysty, czy e, Stefana Temersona? Jeśli chodzi o artystów o międzynarodowej renomie, e, którzy również znaleźli się w kolekcji, e, podarowano e, do, do zbiorów pracę Antona Stankowskiego czy Florence Henry. Mamy też zbiór bardzo interesujących fotografii, które um, nie są, e, jakby, których, w których artyści, którzy nad nimi pracowali, byli zrzeszeni w ramach rozmaitych stowarzyszeń w centralnych, takich ważnych ośrodkach jak Warszawa, Lwów czy Wilno i oni sięgali po te środki, awangardowe środki wyrazu, jednak nie, e, nie identyfikowali się z ruchami awangardowymi, tylko raczej. E, Ostrożnie z, nimi, z, z tymi nowymi środkami wyrazu eksperymentowali. Um, mam tutaj na myśli pracę m.in. Witolda Romera, Kazimierza Lelewicza, Krystyny Gorazdowskiej czy Jana Aloizego Neumana. Idąc za nomenklaturą Jana Bułhaka, mamy też pracę fotografików, e, którzy bardziej e, właśnie, którzy mieli takie podejście zdecydowanie piktorialne, których interesowała klasyczna kompozycja malarska i okraszali swoje prace taką bardziej e, właśnie piktorialną mgiełką. I tutaj są to między innymi prace Juliana Mioduszewskiego, które możecie zobaczyć państwo na wystawie, czy um, Anatola Węcłowskiego, który jest znany przede wszystkim ze swoich nokturnów. Jan Bułhak, znany. Ze mamy bardzo pokaźny zbiór też fotografii Jana Buchaka, e, właśnie artysty, którego czartoryska bardzo ceniła, i to właśnie e, też dzięki niej e, pokaźny zbiór fotografii ojczystej, a także prace piktorialne znalazły się e, w naszej kolekcji. Czartoryska jest też uważana za odkrywczynię prac Witkacego. E, teraz w ramach festiwalu została od fotofestiwalu została odtworzona wystawa prac fotograficznych Witkacego, znaczy, bo Urszula Czartoryska była uważana za odkrywczenie prac fotograficznych Witkacego e, i teraz w ramach fotofestiwalu e, można oglądać wystawę taką, która odbyła się w 1982 roku i była współorganizowana przez Czartoryską i Grzegorza Musiała, w ramach fotofestiwalu została właśnie odtworzona. E, w kolekcji mamy Um, liczne autoportrety um, Witkacego. Spust migawki naciskały oczywiście inne osoby, jak m.in. Jan Józef Głogowski, Jan Władysław Grabski, Henryk Szabenbeck czy Janina Kępińska. Mamy też zbiór bardzo takich dowcipnych um, prac Będących e, relacją, czy takich pozowanych prac, będących scenek z wycieczek, czy z rozmaitych księgarni, czy na przykład, tak jak e, możecie Państwo zobaczyć na wystawie, e, pracę e, na imieninach Uneny Stachurskiej. E, tutaj też prezentuję Państwu portret wielokrotny e, autorstwa Witkacego. W kolekcji znalazły się też różny, e, e, pokaźny zbiór, Prac Aleksandra Krzywobłockiego, jego nieoczywiste portrety, gdzie cienie stają się niejako przedłużeniem ciała portretowanej osoby. Mamy też jego liczne fotomontaże, gdzie takie bardzo prozaiczne przedmioty tworzą rodzaje takich zaskakujących konstelacji. W Muzeum Sztuki za czasów czartoryskiej pozostawało w intensywnym kontakcie z dawną Czechosłowacją. Mamy dwie prace Wobeckiego, jedną z nich możecie zobaczyć Państwo na wystawie, tutaj prezentuję tą drugą. I też, co ciekawe, mamy dwie prace Józefa Saudka, które zostały przekazane. Józefa Sudka, tak, tak, tak. Józef, bo jest Jan Saudek i Józef Sudek, to mamy dwie prace Józefa Sudka. I właśnie w 1995 roku zostały przekazane przez Zbigniewa Dłubaka. Pragnę też na chwilę zatrzymać się przy fotografiach Andrzeja Strumiły, które nie są zbyt znane. To są fotografie tam z, końca, z, z końca lat 40. On tutaj sięga po takie trochę też nowowidzeniowe, środki wyrazu, tworząc pracę na e, pograniczu przedstawieniowości i abstrakcji. E, też dosyć ciekawe, dosyć ciekawe mi się wydają e, jego prace z cyklu manifestacja, e, manifestacja z cyklu Widoki Łodzi, gdzie sięgając po te nowowidzeniowe środki, E, m, nawiązuje do, do, do twórczości pierwszej awangardy, jednak mam poczucie, że nastrojowość jest tutaj zupełnie inna. I podobnie, no i też no, należy zwrócić uwagę, że są to prace powojenne. I e, też podobnie jest w przypadku e, Zbigniewa Dłubaka, gdzie e, też e, na wystawie prezentujemy dwie jego makrofotografie. E, tutaj chciałam pokazać Państwu taką fotografię, Ukazaną z, żabej, z żabiej perspektywy, gdzie em, artysta już właśnie też ewoluuje trochę w stronę abstrakcji, sięga po te awangardowe środki wyrazu, ale e, brakuje tego przedwojennego optymizmu i no, ta nastrojowość jest e, zupełnie inna jak, e, niż w fotografiach międzywojennych. E, zainteresowanie fotografią. O zabarwieniu surrealizującym w wydaniu powojennym. E, dzieła, gdzie celem artysty nie jest pokazanie otaczającego świata, lecz przy pomocy medium e, opowiadanie o własnych stanach emocjonalnych czy tworzenie paralelnych, osobnych światów, znalazło również swoje miejsce w kolekcji. I możemy tutaj znaleźć artystów, którzy wzięli udział w wystawie współorganizowanej przez Zbigniewa Dłubaka i Zbigniewa Łagockiego w 1968 roku wystawie pod tytułem Fotografia Subiektywna. Tytuł tej wystawy jest oczywistym zapożyczeniem z koncepcji fotografii subiektywnej od Tona Steinerta. Jednak można było zobaczyć oczywiście pewne podobieństwa do fotografii subiektywnej Steinerta. Um, jednak zdecydowanie nie była to bezpośrednia kontynuacja jego programu. O tej wystawie mówiono, że artyści zapożyczyli subiektywne spojrzenie na obiektywny świat i wzięli w niej udział tacy artyści jak oczywiście jej współorganizator Zbigniew Dłubak, również. Um, Marek Piasecki, którego heliografię mamy w naszej kolekcji. Czy Bronisław Szlaps, który jest dosyć szeroko reprezentowany właśnie w naszej kolekcji ze swoimi fotogramami, gdzie ekspresyjny, gdzie w niektórych przypadkach ekspresyjny gest artysty może przywodzić na myśl malarstwo formelowe na tej wystawie były też pokazywane prace Zbigniewa Łagockiego, Jerzego Lewczyńskiego czy Wacława Nowaka. W tym kontekście należy oczywiście wspomnieć o artystach z grupy 061, którzy łączyli metaforykę, literackość, wieloznaczność z zainteresowaniem samym medium. E, sięgali po takie środki wyrazu jak superpowtórzenia czy superekspozycja, e, i dzięki temu uzyskiwali wrażenie e, oniryczności i niejednoznaczności przedstawienia. Liczne osoby, które były e, związane z grupą 061, utworzyły potem w Łodzi warsztat formy filmowej. Tutaj mamy już do czynienia z całkowitą rezygnacją z wszelkiej literackości czy metaforyki. E, artyści pragną skoncentrować się na e, eksplorowaniu samego medium, na badaniu jego ograniczeń, jego możliwości e, czy ilu, iluzoryczności. W kontekście badań nad naturą medium i zapisu nie można też pominąć wrocławskiej grupy Permafo, do której należeli m.in. Zbigniew Dłubak, Andrzej Lechowicz i Natalia LL. Na wystawie możemy zobaczyć prace takie jak Mutanty czy Relop, a zajmowała ich... Przede wszystkim mechaniczność zapisu fotograficznego, kwestionowali kategorie takie na przykład jak artystyczność. Z Wrocławiem jest również związany Zdzisław Jurkiewicz, na którego wystawę we Wrocławiu pewnie wszyscy czekamy. W zbiorach mamy pokaźny sporą ilość właśnie jego pracy. Tutaj prezentuję Państwu jego pracę pod tytułem Rysunek w łazience, gdzie bada on. Na napięcie pomiędzy e, taką e, ideą geometrii, a procesualnością codzienności. E, mamy też w zbiorach e, pokaźną sporą ilość jego e, fotografii e, związanych z obserwacją kosmosu. W kolekcji w niewielkim stopniu reprezentowane są dokumentacje działań performatywnych. Jako wyjątki można przytoczyć sekret performance e, Mikołaja Smotrzyńskiego, e, dokumentację działań czeskich artystów Zorki Saglowej i e, Jana Sagla, e, czy dokumentację e, performanceu Stewarda Brisleya czy Ewy Partum. Jednak większość z tych prac została nabyta już e, po śmierci czartoryskiej. Pewną lukę, jeśli chodzi o... Pewną lukę, jeśli chodzi o pracę ze sztuki krytycznej, wypełnił dar łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, ponieważ właśnie w latach 90. jeszcze za życia czartoryskiej, te prace były nabywane tylko w małym stopniu. W kolekcji znalazły się też liczne prace reportażowe, jak m.in. Stefana Kiełszni, Józefa Szymańczyka, czy Benedykta Jerzego Dorysa, oddające taką, taki przednowoczesny urok przednowoczesnych miasteczek i przednowoczesnego życia. Mamy też prace związane z powojenną e, fotografią humanistyczną Bogdana Dziworskiego czy Zofii Rydet. E, na wystawie Zofia Rydet jest prezentowana swoim zapisem socjologicznym. I, um, seri i pracą z cyklu zagłada o takiej bardzo metaforycznej wymowie. Tutaj możecie zobaczyć Państwo to, z czego Zofia Rydet moim zdaniem nie jest jakoś bardzo znana, właśnie um, fotogra jej fotografie um, opowiadające o jej humanistycznej wrażliwości. Także tutaj widzicie Państwo pracę Bogdana Dziworskiego. E, patrząc. Patrząc na pracę Jana Kosidowskiego, trudno się oprzeć wrażeniu, że rezonują w nim inspiracje surrealizmem. Temat, którym się zajmuje, wytwórnia manekinów, kojarzyć się może z lalkami um, fotografowanymi przez Hansa Belmera a prace z cyklu Tramwaj Warszawa przywodzą na myśl odbicia, właśnie, znaczy ten motyw odbicia, który był chętnie eksplorowany przez surrealistów. Patrząc na Plewińskiego na przykład można mieć skojarzenia z, taką bardziej, konstruktywistycznym, z bardziej konstruktywistycznym sposobem widzenia. Również w fotografii socrealistycznej, prezentowanej w muzeum. E, możemy zobaczyć jak eksperymenty, jak dalece eksperymenty pierwszej awangardy Um, ukształtowały um, całą, rozmaite dziedziny fotografii um, i też całą kulturę wizualną. I właśnie taki między innymi był nasz cel na wystawie, aby pokazać jak ogromny wpływ um, pierwsza awangarda um, wywarła na sposób patrzenia i, um, i właśnie na fotografię we wszystkich dziedzinach. Mówiąc o kolekcji, naszej trudno też pominąć em, ogromną liczbę XIX-wiecznych fotografii, em, które właśnie zostały przekazywane do muzeum. Są to fotografie o charakterze wernakularnym czy fotografie atelierowe, które były właśnie e, w, można powiedzieć, ogromnej ilości przyjmowane. I w swojej prezentacji, ze względu na ogrom, o, ograniczony czas, wspominałam wiele wątków, skupiając się niemal wyłącznie na twórczości fotograficznej. E, prace Ewy Rubinstein czy Teresy Kierzyńskiej, które są ważnymi elementami naszej kolekcji, zobaczyć możecie Państwo na wystawie. I też ze względu na ograniczony czas tylko w, przyczynkowo wspomniałam o pracach artystów zagranicznych. Wspominałam film i wideo, ale mam nadzieję, że właśnie te nieporuszone przeze mnie tematy będą okazją do kolejnego spotkania. Bardzo dziękuję.